Pana ostatnim filmie Confident głównym bohaterem jest Adam, który boryka się z wieloma problemami. Proszę powiedzieć, jakie to są dylematy? No, ja myślę, że każdy príbeh má moc aj liečiť. Ako, a môže pomôcť ľuďom v určitú krízu. A Adam volí nesprávne. Niečo podpisuje, vstupuje do organizácií, nevie, čo tá organizácia znamená, ale podpíše. No a potom prídu problémy. Ale że to jest jedyny wybór, jaki ma? Dobry, zły wybór, czy właśnie jedyny, który mógł mu pozwolić na lepsze życie? On nie jest ani dobry, ani zły, normalny, a troszkę úzky. Nie jest to bardzo inteligentny. Ale normalny ludzki príbeh. Jaka jest konsekwencja jego wyboru, czyli jakie są konsekwencje tego, że wstąpił do tej organizacji? No katastrofalne. On to vidí a hľadá riešenie, hľadá comeback. A to nie je ľahké. Nie je ľahké. Či to zmienia go v jakýś sposób na gorsze, może później na lepsze? No tam ide o život, ako nakoniec uteká za granicu.